Witajcie widzowie na kolejnym odcineczku. Ja jestem Bzyku i witam was z Palionowa, ponieważ wróciliśmy i słuchajcie, dzisiaj, ja nie wiem, ale naprawdę ten Yeti na tym Palionowie, on sobie za dużo tutaj pozwala. On se chodzi tutaj po tym całym Palionowie. Ja go nigdzie tutaj na razie nie widziałem. Mam w każdym razie miksturę na niewidzialność oraz mam też Dave'a, mojego serdecznego kolegę, i pójdziemy dzisiaj, ja coś muszę zbadać tego Yetiego, bo on tutaj chodzi z jakąś książką w ręce i czegoś szuka, jakby czegoś tak obserwuje, widzowie, i to jest, no dosyć mnie to zastanawia. Wchodzę tutaj do Davida. Halo, halo, Davidek! Jak się, Mareczku, serdecznie, jak tylko można. Siemaneczko, jak po prostu ciebie widzę, to mi się twarz uśmiecha, mam uśmiech na twarzy, niesamowita rzecz po prostu. Moje kości policzkowe układają się w niesamowite kształty, kiedy widzę twoją pszczołą. U mnie to samo, mój drogi! W każdym razie, już ci mówię, co robię. Patrz, ty dobrze... faktycznie! O matko, tam łazi Yeti, ty masz, on patrz, ma jakąś książkę w ręce i on bardzo tutaj często jest. Ale czekaj, właśnie, ważna rzecz, zanim zaczniemy, widzowie, łapeczka do góry oraz subskrypcja na tym kanale musicie zostawić oraz wpadajcie na mój drugi kanał Bzyku Games, gdzie codziennie o 14:30 są filmy. Dobra, koniec ogłoszeń, lecimy z filmem. David, on tam cały czas stoi, ma tam, nie wiem, on się jakoś patrzy tak dziwnie, no nie wiem, nie rozumiem. W każdym razie ma tą książkę w ręce, cały czas ma książkę w ręce. Ja nie wiem, czego on szuka, czy może on ma jakąś, to jest zastanawiające. W każdym razie... Wydaje się, że on by nas widział, jak tak sobie patrzymy przez... Ej, w sumie, czy nie wiem tak naprawdę. Ja piję miksturę na niewidzialność. Tak, piję miksturę na niewidzialność. Czekaj, idę za Yetim, gdzie on tutaj wchodzi do domków po kolei. Nie widać mnie, ciebie też. No zobacz. Tak. Widzę, no. No właśnie, to jest mega dziwne. Jakieś, nie rozumiem. Co? Ale czekaj, do różowego! No, ale do różowego. Kolor. Do każdego wchodzi w sumie. Ty, ja nie wiem, słuchaj, co ten Yeti tutaj planuje. No w każdym razie, nie wiem, patrzcie, nawet chodzi co? No dobra, on zagląda tutaj do kopalni i zobacz. Tak jakby on szukał jakichś kordów, ma w książce napisane jakieś kordy czy coś, i jakby on szuka, gdzie jest to miejsce. O co, jak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest, no nie wiem, no i... Nie, wydaje mi się, że on po prostu zapisuje w notatniku, gdzie jest największy syf. Możliwe, albo właśnie zapisuje miejsca jakieś strategiczne, że gdzieś tam, gdzie tajną bazę zrobić. Jakieś najsłabszego Palionowa. I co to jest za książka na tym, na tych drzwiach tego komisu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja śledzę Yetiego. Zobacz, co to była za książka tam na tych drzwiach. Poszukiwanie Palionka i Yeti. To stara książka. Już nie są poszukiwania, ale Yeti, patrz, jest przy kole fortuny. Normalnie, dobra, rozgląda się tutaj. To jest, nie wiem, dziwi mnie to. Czekaj, co jest? Marek, co sądzisz o prowadzącym koła fortuny? Czekaj, ale czy on wyrzucił to? Ej, dobra, to zbieram. Yeti chyba wyrzucił tą książkę. Zaraz, co wyrzucił tą książkę? Wyrzucił książkę. Ty się pokazałeś mu i on gdzieś leci. Nie. Ej, on leci elektrą. Czekaj, co on... Ja się pokazałem, czemu się pokazałem? Nie pokazałem się, nie widać mnie. Ej, chwila, co? Zaraz. Ten Yeti leci po prostu tą elektrą. On leci chyba do zamku, wiesz? Ten zamek. Halo, jesteś tutaj? Ja założyłem buty, jesteś tutaj? Załóż coś. O, widzę cię, elektrę. Ej, czekaj, tu jest książka z piórem. Zaraz, czekaj, nie, chwila, ja chcę zobaczyć, no właśnie, co w niej pisze. Chwila, tutaj pisze zdjęcie pamiątkowe. Zaraz, co? Ej, dobra, czekaj. Weźmy, otwórzmy. Ej. Co? Ej, zaraz, nie. Co tu jest? Ej, widzowie, widzicie to? Patrzcie, ej, tutaj, nie, to jest niemożliwe. Ej, widzicie to? Ej, to jest rodzina Yeti, ty, stary, to jest... Ej, pokaż, Dawid, pokaż, Dawid, pokaż, rodzina pokaż. Yeti, zobacz se na drugiej stronie, ty, ja nie mogę, ej, czaisz to? Zaraz, to jest zdjęcie rodziny Yetiego. Ej, o co chodzi? Co jest? Na drugiej stronie, widzisz to, ale... Ważna rzecz. Ale on nawet to źle podpisał, zdjęcie. No, on nie potrafi pisać kompletnie, ty, on... Jaka familia? Ej, mi się wydaje, że on tą książkę mógł zgubić. Czekajcie, patrzcie, na tą stronę, okej, widzę tą książkę. Ty, zaraz, co jest takiego dziwnego, bo ja skądś kojarzę to zdjęcie, jakby coś jest tutaj charakterystycznego. Ty, patrz, za tym zdjęciem... Widzisz tam coś? Bo ja tam nic nie widziałem. Zobacz, za co jest, tak naprawdę za tą całą rodziną Yetiego, za tą rodziną jest postawiony przecież ten zamek pierwszy, co została uwięziona Palionka przed tym, jak się przeteleportowaliśmy do świata. Oni sobie zdjęcie zrobili. Z miłą chęcią bym zobaczył, ale nie mam drugiej kopii książki, musisz mi ją rzucić. Wtedy ja wiem, czekaj, już ci rzucam, dobra, klikam, widzowie, gdzie to? To jest tam na tym zamku, tam gdzie Yeti właśnie teraz poszedł. Dobra, bierz tą książkę. Ja już tej książki nie otwieram, ale to jest faktycznie zdjęcie pamiątkowe Yetiego. Ej, no, tam jest ten zamek. To? No, tak, widzę. No właśnie, o to chodzi. Dobra. I właśnie musimy tam lecieć. Mam miksturę niewidzialność, masz fajerwerki i elektrę ze sobą. Dawaj. No już lecę, dawaj. Oj, ale mam lagi tutaj zrobione. Oj, czekajcie, widzowie. Dawidzie, lecimy, Marek, Dawidzie. Czekam na ciebie, dawaj. Dawaj, lecę. Tak, widzę tą... W którą stronę lecimy? Jak tego szukamy? Wiesz co, ja bym poleciał, no najpierw czekaj, bo ja widziałem, to było tak, właśnie, to było jakoś w stronę zamku. No było widać zamek, więc ja bym najpierw poszedł do zamku, bo tak swoją drogą zgubiliśmy tego Yetiego.
niego. I no, musimy go chyba najpierw znaleźć. Ja bym go zobaczył, bo on chyba szuka tego miejsca, mam wrażenie. Nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to mogę się mylić, nie? Ja się mogę zawsze mylić, ale ja bym najpierw znalazł tego Yetiego i na pewno zaczął od tego zamku, bo ten zamek było widać na tej książce. Jest tu Yeti? Jest Yeti chyba, ty, jest Yeti. On, patrz, łapa. No, jest, dobrze, dobrze, widzę to, bo zobacz, on patrzy na tą książkę, jakby chyba tutaj obserwuje, tak, ta książka była jakoś zrobiona w tamtym miejscu, musi być, tam gdzieś nas, na, nie wiem, na tam nie w stronę Palionowa, tylko w drugą stronę. Ja mam wrażenie, że on sam szuka tego miejsca. Ej, ale czekaj, w środku, a może on chce coś jeszcze zabrać stąd? Może, ej, może on tam chce spotkać rodzinę, jakieś prezenty rodzinne daje, ty, ja nie wiem, jest tu Yeti, o matko, ja się przestraszyłem, dobra, nie widać mnie, mam 3 minuty niewidzialności, więc w porządku, jest, gdzie. No ja mam 2,50, więc to się zaraz skończy, to nasze takie... A mam, ale dałem ci dwie, nie dałem ci dwóch, mam spokojnie, ja wziąłem dwie na wszelki wypadek, więc luzik, arbuzik, czekaj, mam tutaj, o matko, dobra, jest ten Yeti, on leci sobie na górę, nie, dobra, tutaj chyba jakieś prezenty, po prostu ostatnie, że tak powiem, szlify, ostatnie zabieranie rzeczy po prostu z tego zamku chyba bierze to wszystko i wydaje mi się, że zaraz będzie leciał do tego miejsca, do tej ławeczki, czy co to tam jest w ogóle. Czekaj, czy on już poleciał? Nie, ale normalnie, normalnie Marek, jacie gacie, no. No jacie gacie, kotlety Yeti, nie? Kompletne. Nie widzę, gdzie on jest. Gdzie poszedł ten Yeti? W sumie ja go zgubiłem. Ty jesteś tutaj? Ja go nie widzę, jestem w zamku. Ja rzuciłem wołowinę pieczoną. Widzisz wołowinę pieczoną? Albo tutaj jak... Zamku? No. Nie. Ja jesteś na zewnątrz nie. zamku? To czekaj, to ja na zlecę. Zewnątrz, no. To czekaj, ty... Słyszę, ej, dobra, ja wiem, gdzie jest Yeti. Yeti jest nad tym. Yeti jest nad tym domkiem. Dobra, czekaj, gdzie jest ta ławka? Bo ona gdzieś tutaj musi być. Chwila, ja jej nie widzę. Zaraz, ławka. Jest tutaj na stówę, czekaj. Ja ją muszę, wiesz gdzie ona jest? Dobra, szybko zlatuję tutaj elytrom, żeby mnie nie widział Yeti. Widzisz elytrę latającą? Dobra, mnie nie ma. Dobra, nie ma mnie. Dobra, zaczekaj. To zdjęcie pokazywało ławkę, gdzie ten Yeti jedzie. On jest na dachu wieży, patrz. Czy on gdzieś, leci? Co on robi? Leci, no. Tak, w dobrą stronę. Dawaj. Ej, właśnie czekaj, ja bym za nim poleciał, bo patrz, to zdjęcie, ono akurat pokazywało w ten zamek. Widzę tą ławkę. Tak? Jest tam ta ławeczka? Tak. Dawaj, lecimy. Czekaj, co jest? Bo faktycznie, zobaczcie widzowie, że na tym zdjęciu było tutaj ten zamek i właśnie w tej pozycji, pod tym kątem to było postawione. Szybko, czekaj, idę do tej ławeczki. Aha, mógłbym elytrę wziąć, tylko się boję, że on mnie zauważy. Dobra, czekaj, ławeczka. Widzę ją! O, żeby mnie nie widział. Są jakieś tabliczki? Czekaj, zaraz zobaczę. O nie, bije mnie szkielet, właśnie szkielecie. Ej, dobra, będę mieć strzałę w pupie zaraz. O nie, dobra, szybko jest, okej, dobra, jest w porządku. Czekaj, mam dwie strzały. Jest na tych tabliczkach. A jest tu Yeti? Jest tu może Yeti? Dobra, nie. Jest. O, matko. Dobra, nie ma mnie. Nie ma latające strzały. Co tam jest napisane? Faktycznie jakieś gra. Ej, no, ja nie widzę. Na razie muszę tutaj podejść i patrz, co on robi. On jakoś jest. Nie, czy on chce. Latające strzały. Ej, nie rób, on nie rób tak. No, ja nie mogę, jaki ty jesteś. Dobra, ja cię kręcę szybko. Zdejmijcie się z tego. Piszesz coś. Piszesz coś na tablicy? Nie. On chyba smutno mi się wydaje, nie wiem, czy to, bo słuchaj, możliwe, czekaj, że ta jego rodzina, no nie wiem, on sobie tutaj zrobił chyba ostatnie zdjęcie z nimi, no i jaki on jest smutny tutaj, o nie, no nie, widzowie, to jest nie, straszne. Nie, no mi go w ogóle nie jest, szkoda, kurde, no. To że jest... Zniszczy całe Palionowo, no jak ci może być szkoda jeszcze, dobra, no może zniszczy. Ej, czekaj, czy on to widzi? Dobra, nie widział tej strzały, bardzo dobrze, ale słuchaj, no nie, no co prawda z tego... Jasne, no dobra, no zrobił zamiast Palionowa Yetowice, ale wiesz co, ja mi go troszeczkę spada, on dobra, jest mi go szkoda. Dobra, on ucieka, dobra, wiesz co, czekaj, nie. To trzeba przeanalizować. Nie ucieka? Wraca, nie, dobra, ucieka, dobrze. Czekaj, co on tutaj napisał? Gra, jakieś ra, tutaj jest taki guagagaga, a tutaj jest ła, guga. Ej, mi się wydaje, że to są jakieś odgłosy jakby Yetiego. O, skończyła mi się mikstura niewidzialność. Ale to brzmi akurat... to brzmi jak ten lew jest groźnie. nie, mi się wydaje jak taki Yeti bardziej, się takie takie, wiesz, takie Yetinowe. Czy może jak jakiś taki żuk, taki hej ja. Nie, no, nie wiem, czekaj, ale zobaczmy, patrz, czekaj, posuń się, Dawidzie, pa, jak się posuniesz, to widzowie, to jest idealne tak naprawdę zdjęcie z książki, tylko nie ma chyba jeszcze dnia, no zaraz będzie. Ja nie mogę, jest ten zamek, jest ta ławeczka i byli tutaj ci członki, tak naprawdę ta rodzina cała tego Yetiego, wow, ale wiesz co, ja bym chciał... Dlaczego akurat tutaj przyszli, nie? Ja nie wiem, ale to właśnie mnie bardzo, to jest bardzo zastanawiające, dlaczego akurat to miejsce, może ładnie wygląda, ale gdyby nie ten zamek, ej szczerze, wyobraź sobie, że tego zamku na tym zdjęciu by nie było, nie dałoby się odróżnić, bo takie lasy mogłyby być wszędzie, gdyby nie ten zamek, to byłoby koniec, no nieważne, udało nam się i to jest...
najważniejsze. Dobrze, że zamek jest przed naszymi oczyma, dzięki temu mogliśmy znaleźć tą informację. Prawda, ale wiesz co bym jeszcze zrobił? Zrobiłbym jeszcze jedną rzecz. Ja wiem, że to jest trochę profanacja tutaj zdjęcia, ale sprawdziłbym, czy nie ma czegoś tutaj ukrytego pod tym, pod tymi schodkami. Ja myślisz, że coś będzie? Bo to jest taka ławeczka. Oj ty, pa, jest skrzynka, czekaj, nie, ja muszę to wszystko zniszczyć. Co tam jest? Co tam pisze? Co tam pisze? Pokaż. List do... Co tam jest? Co? Pokaż list, pokaż, wróć do nas Jedi. Ej, czekaj, co? Jedi, ty nam pisze, a nie Jedi. Jaki? Jedi, no faktycznie, Jedi. Ty, co to pisze? To jest Jedi. Jakiś list, czy list. To jest jakieś nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Nie, wydaje czekaj, się, to nie że... jest, to nie jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, mi się wydaje. Jak nie? Nie, wiesz co mi... Solo, gdzie jesteś? Sokół Millennium! Tutaj pisze, wróć do nas Yeti. Coś, ja mam takie przeczucie. Nie Yeti, Jedi tam pisze. No dobra, Jedi, wróć do nas Jedi. Ja mam wrażenie, no. Dawid, że tutaj, wiesz co to było, wiesz co się stało? Uważaj, Creeper masz za sobą. Że ten Yeti zrobił sobie zdjęcie i po prostu on opuścił swoją rodzinę. Zrobił sobie ostatnie pamiątkowe zdjęcie, zrobił je z rodziną i ta rodzina chce, żeby ten Yeti wrócił do swojej rodziny. Czyli on tak naprawdę, on nie, ale to dlaczego on był smutny w takim, on powinien wrócić do swojej rodziny, skoro on jest smutny tutaj. On jest wesoły, a nie był smutny, wesoły był. No właśnie, no bardzo mu jest dobrze. No i go jeszcze bardziej. Gdyby był smutny i gdyby chciał wrócić do rodziny, to dlaczego niby niszczyłby nam całe palionowo i by je zajmował? Właśnie. No i to wszystko. Nie, ja walić go, niech będzie tym Jedi. No nie wiem, nie wiem, ten Yeti, no szczerze, dobra, czekajcie, tutaj zniszczymy te tabliczki. Może to są w ogóle, mi się wydaje, że ta jego rodzina chyba jest jeszcze gorsza w pisaniu niż ten Yeti. Bo nie wiem, jeżeli ten list... To napisała, że tak powiem, rodzina, to mogą naprawdę źle pisać. Ej, co ty robisz? Ty tutaj... Doleć najlepsze z tego tutaj. No na luzie, na luzie. Iść, dobra. Łatwiutko, oczywiście, że tak. Słuchaj, to jest, dobra, coś, wydaje mi się, może być coś jeszcze po tym, sprawdzimy to kiedy indziej, mi się wydaje. Ja nie wiem, kiedy ten Yeti wróci, chodź, wracamy na to palionowo jednak, ale znaleźliśmy, to jest tak naprawdę zdjęcie rodzinne Yetiego, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo wszyscy tam byli, nie wiem, czy wszyscy, no było tych osób trochę, powiedziałbym sporo nawet, no ale ciekawe, czy to jest tak naprawdę cała rodzina Yetiego, czy może ktoś jeszcze tam jest na tym zdjęciu, naprawdę nie mam pojęcia, ale muszę to zbadać, bo może ej, Dawid, Marek, co ty na to? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Prawda. Musimy to zostawić. No zgadza się, ale wiesz, Dawid, co mi się wydaje? Ja mam takie przeczucie w moich pszczelich skrzydłach, mi się wydaje, że może jeżeli znajdziemy jego prawdziwą rodzinę, bo my kiedyś go prankowaliśmy, że o, tutaj jesteśmy rodziną, ale się okazaliśmy fałszywą rodziną, no. W każdym razie, posłuchaj, mi się wydaje, że musimy znaleźć tą rodzinę i wtedy może ten Yeti się uspokoi, powie, dobra, to ja wracam do rodziny, trzymajcie się, opuszczę te palionowo, wszyscy są wasi, no i ja nie chcę tego, może stracić zainteresowanie tym palionowym i to by było naprawdę fajnie. I on by był szczęśliwy, i rodzina Yetiego byłaby szczęśliwa, i każdy członek na palionowa byłby w takim razie szczęśliwy. To by było najlepsze po prostu wyjście z tej sytuacji, jakie tutaj może być. W każdym razie, wydaje mi się, Dawidzie, że to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo za twoją pomoc. Wydaje, Mareczku, ja bardzo się dziękuję za ten pasjonujący dzień, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Spędzanie dniu z tobą to jest czysta przyjemność po prostu. Naprawdę ci dziękuję. Jest kwalifikacja. Niesmiernie fajna miło, sprawa. Fajna sprawa, trzymaj się, ja spadam, muszę to jakoś przemyśleć. Wow, widzowie, działo się naprawdę wiele, spotkaliśmy, czy tak naprawdę zobaczyliśmy to zdjęcie rodzinne Yetiego, to ja nie wiem, co o tym myśleć, że Yeti ma rodzinę, no musiał się jakoś urodzić, no więc rodziców musi mieć, ale że on ma, możliwe, że on ma jeszcze jakimś siostrę albo brata, no nie wiem, naprawdę, to jest naprawdę wielka zagadka. Śledźcie te odcineczki codziennie o 18:30, no bo naprawdę wydaje mi się, że to może być coś z tego ciekawego wyjdzie i może odpuści nam i wypuści wszystkie osoby i palionka i wszyscy wrócą po prostu na palionowo i przestanie być te palionowo zaśnieżone po raz dzień, po prostu to jest dzień tysięczny, a palionowo jest cały czas w śniegu, masakra. W każdym razie, widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, będę się z wami żegnać, odcineczki są codziennie o 18:30, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje, trzymajcie się, pa pa!